Cześć! Na nasze ostatnie wakacyjne spotkanie postanowiłam wybrać się do Gąsek. Będziemy dziś zwiedzać tutejszą latarnię morską, która ma blisko 50 metrów, więc wysokością wśród polskich latarni ustępuje tylko tej w Świnoujściu. Tamta ma aż 68 metrów. Warto się tutaj wybrać chociażby dla widoku, który można podziwiać z góry. Ale to za chwilę. Latarnia morska w Gąskach powstała w 1877 roku. A po co? I właściwie jaka była jej historia? Opowie nam o tym nieco więcej pan Piotr Laskowski, starszy latarnik latarni morskiej w Gąskach. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę pani, latarnia dokładnie to była budowana przez 2 lata. W 1876 rozpoczęto, w 78 zakończono. A zrobiono ją dlatego, ponieważ między Kołobrzegiem a Darłowem, gdzie są 2 porty, brakowało światła nawigacyjnego, po prostu, które by na wybrzeżu taki ciąg zachowywało, żeby było bezpieczeństwo. I dla poprawienia bezpieczeństwa wybudowano tą latarnię. Faktycznie większość tych latarni morskich w Polsce była budowana na przełomie XIX-XX wieku. Jaka była zatem ich rola, jeżeli możemy to tak najogólniej określić? To była rola podstawowa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i orientację się na morzu. Tak? Wtedy nie było GPS-ów, nie było tej całej nowoczesnej techniki i polegano na tym, co natura nam dała, czyli na zarysie wybrzeża, tak, też rybacy, marynarze znali, ale również właśnie na latarniach morskich. I one nigdy nie mówię, że się oświetlały, ale sygnalizowały, tak? Mhm. I one sygnalizowały, dawały to światło. Po rozpoznaniu latarni można było określić, na jakim odcinku wybrzeża się jest, a również jak daleko się jest od brzegu. Mhm. Dzisiaj mamy dużo bardziej zaawansowane technologie niż tych 100 i ponad 100 lat temu. Natomiast wiele z polskich latarni wciąż jest czynna, w tym ta w Gąskach. To znaczy, że one wciąż są w pewien sposób niezastąpione? Tak. Jest to latarnia morska, to światło latarni. To jest ta część systemu bezpieczeństwa, która, można powiedzieć, w sytuacjach krytycznych nawet może być najpewniejsza. My mamy na latarniach morskich, w tej chwili są też nośnikami wielu urządzeń do poprawienia bezpieczeństwa, radiowych, elektronicznych, ale światła zostają, ponieważ gdy, powiedzmy, jest sytuacja krytyczna, jest wiatr, deszcz i tak dalej, zalało nam przyrządy, no to skąd się zorientujemy, gdzie jesteśmy? Także te latarnie również, no a oprócz tego, o tej sytuacji bezpieczeństwa, pojawił się taki trend również turystyczny, gdzie żeglarze w naturalny sposób starają się, tak jak kiedyś, żeglować na bazie latarni morskich, znaków nawigacyjnych, tych na morzu, pławy i tak dalej, i na zarysach wybrzeża. Czyli to jest jeszcze taka, to powiedzmy, turystyczna funkcja. Mhm. Latarnie można zwiedzać, no ale na początku trzeba pokonać trochę schodów. No właśnie, ile jest tych schodów? Troszeczkę musimy się chyba natrudzić. Znaczy, no ja powiem tak, żeby zachęcić do liczenia tych schodów, to 200 z hakiem. Ten hak nie jest duży, zobaczymy, jak turyści będą liczyli, i za każdego zapraszam. Ile powinno nam zająć wejście na latarnię? Wejście i zejście, zwiedzenie latarni to jest około 15 minut na spokojnie. Oczywiście może być dłużej, nieraz osoby chcą pokontemplować sobie u góry te widoki, no to wtedy się przedłuża, ale 15 minut na takie spokojne zwiedzanie w normalnym tempie wystarczy. Czasami trzeba się zasapać, ale dla widoku chyba warto. Warto, no zdarza się, jeśli chodzi o zwiedzanie, zdarzają się latem kolejki, zwłaszcza wtedy, gdy po pięknej pogodzie mamy załamanie, to nagle wszyscy wczasowicze, co zalegali na plażach, chcą zwiedzić latarnię, a to jest jeden z niewielu obiektów w Mielnie takich historycznych. No i zdarza się wtedy kolejka, czyli trzeba nieraz cierpliwości godzinkę i półtora. No to idziemy oglądać ten piękny widok. Zapraszam. Nie tak dawno temu, bo 21 sierpnia, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich, zwany też potocznie Dniem Latarnika, więc to dobra okazja, żeby opowiedzieć nieco o pana pracy. Jak wygląda taki pana zwyczajny dzień pracy w sezonie lub poza?
No, zwyczajny dzień pracy zaczyna się zawsze od podpisania listy, tak? Muszę wejść na dyżurkę. Następnie robię ogląd obiektu, ponieważ latarnik obecnie już nie jest czuwający, tak? Nie ma tej zmiany nadzoru 24 na dobę. Ja przychodzę rano zobaczyć, co na obiekcie się dzieje, czy co jakieś zdarzenia były. Jak jest wszystko w porządku, idę do góry zobaczyć, jak jest w laternie, tak? Czy wszystko w porządku. Sprawdzić żarówkę, no i potem po takim sprawdzeniu prace porządkowe. To jest takie mozolne, codzienne prace porządkowe, czyli sprzątanie terenu wokół latarni. No i raz na dwa tygodnie taki gruntowny porządek w laternie z czyszczeniem pryzmatów i soczewek. Odczuwa się dużą różnicę między tymi zadaniami, które musi Pan dziś wykonać, a między tymi, które wykonywał latarnik na przełomie XVIII-XIX wieku? No, XIX wiek to latarnicy mieli dużo więcej pracy. Oni jeszcze musieli światło naftowe, jak mieli na latarni, zanieść naftę do góry, tak, odpalić. No i zdecydowanie częściej czyścili pryzmaty, bo wtedy one ulegały często okopceniu. Także to dużo, dużo, dużo więcej pracy mieli. No ja mogę powiedzieć, jak latarnik w XX wieku miał pracę. Jak było czterech latarników, to oczywiście zmiana nocna to było czuwanie nad światłem, ale dzienna z kolei zajmowała się obiektem. Tutaj wszystkie prace konserwacyjne wykonywali latarnicy. Dowożono im tylko materiały, włącznie z przycinaniem drzew, koszeniem trawników kosą tradycyjną jeszcze. Jak ja się zatrudniłem, to jeszcze kosą też kilka razy kosiłem, dopiero kosiarkę wprowadzono. Jasne. To chciałabym jeszcze wiedzieć, dlaczego Pan wybrał ten zawód. Skąd decyzja, żeby zostać właśnie latarnikiem? Wychowałem się na latarni. Mój ojciec w 1956 roku, po skończeniu służby wojskowej, bo był przedwojennym bosmanem jeszcze, potem brał udział w wojnie obronnej na Oksywiu. Potem był w niewoli i pracował przy uruchamianiu portu w Świnoujściu. Gdy atmosfera polityczna była taka, były bardzo duże zmiany w wojsku politycznym związane z tym ustrojem, który nadchodził, ojciec chciał mieć spokój i po prostu przeniósł się tutaj, bo Gąski nie były tak rozwinięte jak teraz. To była miejscowość, do której, żeby dostać się, naprawdę trzeba było mieć dobrą pogodę, bo nawet samochody z zaopatrzeniem wtedy nie dojeżdżały. No i tutaj moja rodzina osiadła od 1956 roku. Ja wychowałem się na latarni, pomagałem ojcu jeszcze. Było coś takiego kiedyś, że były takie zasłony jak firany w domu i na dzień były zasłaniane przed słońcem pryzmaty. No to dzieci zawsze wieczorem biegiem do góry osłanialiśmy to ojcu. No, praca na tym, widziałem pracę ojca, praca też koło domu, bo my mieszkamy również na terenie latarni morskiej. Mamy tu ogród, jeszcze ojciec miał pole, świnki, krówki. Także to taki obiekt był, gdzie jak już ktoś mieszka, to niespecjalnie chce się wyjeżdżać. No, jeżeli by pracy nie było, to pewnie bym musiał tak jak część mojej rodziny wyjechać, ale skoro była praca na latarni, no i tą pracę znałem jako dziecko, potem jako dorosły człowiek, to po prostu zostałem. Coś już zapowiada, że ta tradycja rodzinna będzie u Państwa kontynuowana? No to zobaczymy, to co czas pokaże, bo mam syna, mam córkę, zięcia, synową. Były również panie latarniczki kiedyś na latarniach, tak? Tutaj i w Niechorzu pracowały, no i pracuję jeszcze na Stilo, na wschodnim wybrzeżu. Także no, takie tradycje też. Jeżeli będzie taka wola i powiedzmy będzie podtrzymywany potrzeba tej osoby, która by tutaj miała jakiś nadzór, to jak najbardziej liczę, że czy syn, czy zięć chętnie zostaną, a może dziewczyny się zdecydują. A może. To jeszcze na koniec powiedzmy, kiedy można odwiedzić latarnię w Gąskach? Czy tylko lipiec, sierpień, czy także poza sezonem, kiedy już robi się troszeczkę chłodniej? Ze względu na to, że latarnia jest jednym tutaj na terenie gminy Mielno niewiele obiektów historycznych do zwiedzania, staramy się udostępnić ją jak najszerzej. W sezonie letnim jest czynna od 10 do zachodu słońca z krótką przerwą techniczną taką w środku zwiedzania od 13 do 15. A poza sezonem, jak już jest wrzesień, to jest od 10 do 18. W październiku również, a zimą zostawiamy telefon, również w internecie można znaleźć i staramy się umówić w miarę możliwości telefonicznej. Jeżeli tylko jest możliwość, żeby turysta przyszedł, to telefonicznie nawet się umówimy i się wpuści. I do zwiedzenia serdecznie zachęcamy. Oczywiście.
To było już ostatnie nasze wspólne wakacyjne spotkanie w tym roku, ale mam już worek pomysłów na to, gdzie zabiorę Was w przyszłym. Tymczasem zapraszam jeszcze do Beaty Niestryjewskiej. Do zobaczenia. Dzień dobry. Dzisiaj gościnę życzyła nam Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach. Jak widzicie Państwo, ogólnodostępny, naprawdę duży księgozbiór. Książką, o której dzisiaj będę chciała mówić, to Igła. Myślę tytuł, o którym wszyscy Państwo słyszeliście i być może większość, przynajmniej mojego pokolenia, czytała. Ale ja dzisiaj chciałabym zachęcić młodszych do sięgnięcia po ten, Boże, prawie 40-letni tytuł, ale zanim o tym powiem autorze. Ken Follett, bo on jest autorem, zaczął pisanie od tego, że zabrakło mu na naprawę samochodu. I wymyślił sobie, że jeżeli coś napisze, a był wcześniej dziennikarzem w małej gazecie, no to może pozyska dzięki temu jakieś środki. No i faktycznie udało mu się. Za $200 naprawił auto i od tego momentu zaczął pisać. Pierwsze 10 książek wydał pod pseudonimem Stone. Różnie podają źródła, Oliver albo Zachary. Nie dokopałam się, które jest prawdziwe, a jego 11 książką wydaną już pod swoim autentycznym nazwiskiem jest właśnie Igła. Chyba też trzeba powiedzieć, że jest to najpoczytniejszy, chyba obok niewielu innych na świecie obecnie autor. Jego książki sprzedały się w 100 milionach egzemplarzy. Wyobrażacie sobie Państwo książki w takiej ilości? Został przetłumaczony na 40 języków. 9 listopada ukaże się jego nowa książka Nigdy. Zdaje się, że wydawcą tej książki będzie Albatros. Ale Igła. Igła, która została napisana wiele lat wcześniej i która chyba od tego czasu stała się jego znakiem rozpoznawczym. Rok 1944. Wielka Brytania szykuje się do inwazji na Normandię. Ale angielski wywiad dowiaduje się o bardzo niebezpiecznym szpiegu o kryptonimie Igła, który tak naprawdę może zmienić losy całej wojny. Igła dlatego, że jest bezwzględny i wszystkich ludzi, którzy zagrażają jego misji, zabija cienkim sztyletem zwanym igłą. No ale jak to w życiu bywa, nie wszystko można przewidzieć. Wplątuje się w to wszystko piękna kobieta, wyspa sztormów i nagle okazuje się, że ten bezwzględny szpieg ma rozterki. Ale na ile te rozterki pomogły mu w rozwiązaniu swoich życiowych spraw i na ile piękna kobieta miała wpływ na II wojnę światową, tego właśnie Państwo dowiecie się z tej książki. Ja tylko miałam taką myśl dla osób, które być może będą chciały sięgnąć po to, bo mamy czasami wrażenie, że to, co zostało napisane 30 czy 40 lat temu, absolutnie już nie odpowiada temu, czym się interesujemy. Ale są tacy pisarze i właśnie między innymi do nich należy Follett, którzy pomimo tego, że zaczęli lub dlatego, że zaczęli bardzo dawno pisać, są tacy trochę na początku, może trudni w czytaniu, ale oddają też ducha czasu i styl pisania wtedy. Natomiast Igła jest w dalszym ciągu czymś, co warto przeczytać, ale trzeba pamiętać, że jest to książka napisana wiele lat temu. No, jestem bardzo ciekawa, jak ocenicie Igłę, kobietę i wyspę sztormów. Ja osobiście polecam bardzo. Dziękuję i do widzenia.